Jeżeli Możesz się... nie lubić dzieci swojego partnera, I co wtedy? bo są trudne do lubienia. I co wtedy? Bo są wobec ciebie agresywne. To nie ułatwia no ale co wtedy? Co wtedy zrobić? No bo właśnie może być taka sytuacja, że ktoś sobie nie rolę wie, w ramach tego, co te dzieci wnoszą i cały czas praktykować życzliwość, jakby starać się być dorosłą w tym wszystkim i dawać nieustającą szansę albo w jakimś sensie Znajdować swój, swój załóg, swoje miejsce komfortu, być może nie uczestniczyć w tych relacjach, kiedy nie ma na niej przestrzeni. Bo czasem się zdarza tak, że ta relacja jest tak trudna, że musisz powiedzieć swojemu partnerowi przez jakiś czas, zanim te dzieci dorosną i zaczną myśleć samodzielnie na przykład.